Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, z nami jest Lucek. Siemanko. I dzisiaj jesteśmy kierowcami ciężarówek. Znaczy, czemu masz taką dziwną naklejkę z boku? Nie jestem z bokiem. Skąd ty ją wziąłeś? I nie wiozę ciastek. Absolutnie nie wiozę ciastek, wiozę narzędzia. Tak, tak. Wioziemy tak? Narzędzia i jedziemy je sprzedać. Tak, najpierw kupiliśmy je za 100, teraz musimy, no. Nie, chyba tak, jakoś tak mi się wydaje. A teraz sprzedamy je za 2 miliony. Tak? No dobra. Jedziemy to na razie sprzedać. Dobra. I mamy kawałek drogi do przejechania, 5 km. Ja właściwie to ja wziąłem, ile tych ładunków wziąłeś? Bo ja wziąłem jeden. No ja też wziąłem jeden, ale to można tylko jeden wziąć. Aha. I to jest pełna ciężarówka wtedy. Aha, no dobra, no to super. W takim razie jedziemy. Czyli mamy narzędzie i musimy z narzędziami teraz dojechać. Jedziemy z narzędziami. Na większe ciężarówki nie było nas stać. W zasadzie niedługo niewiele będzie nas stać już na tym serwerze. coraz to mniej kasy, ale no jakoś sobie radzimy. Wszystko jest drogie. Wszystko jest drogie. Uważaj na te. O kurde, ty, ale nie da się skręcać. Jest jakoś coś z tym. Jakieś bardzo szybko, ciężko się skręca ciężarówką. No widzisz? No. W ogóle moje auto jest strasznie jakieś takie osolone, nie wiem co się... Osolone? No moje też. Moje cały czas. Tak by nie wiem, no. Dobra, poczekam na ciebie. No, poczekaj. Uważaj, tam ta BMW jakaś jedzie. Znowu! No, ten gościu no, taki zepsuty. Zepsuty gościu. Dobra, jedź. No. Kurde. Mamy kawałek drogi do przejechania, bo musimy jechać na takie trochę zadupie. I wzięliśmy sobie właśnie ładunek. Ty, znowu speeding ticket ty dostałem. No ja też. 600 dolarów prawie. Oj, tam trudno, no. Zarobimy nie jakoś. Po prostu nic nie zarobimy, no taka prawda. A tam... Ciul tam z kasą, ważne, że robota jest. Później zmienimy narzędzie na przykład na jakieś meble, będziemy wieźli... No, meble możemy sobie... Tylko też będziemy musieli wrócić do bazy, nie? Żeby to wszystko ten... No tak, musimy, tak. Omijamy korki. Tak, musimy omijać korki, bo mamy mało czasu, wiesz? Trzeba dużo dostarczać. No, mamy tylko 30 minut na dostarczanie ładunków. Ja jadę na przykład lewym pasem, bo tam jest pusty pas, a prawy jest zajęty. No lewym się tylko wyprzedza, no to trzeba lewym też jeździć. No tak, jak jest zajęta droga, jak wszyscy stoją na światach na prawym pasie, no to... No to jak, nie... masz, jak masz z nimi tam? No to tylko tak. Dobra, uwaga, bo jedzie jakiś ten. O, dobra, pojechał sobie. Myślałem, że będzie jakiś agresywny. Co? O Boże, nie wyjeżdżam i... O, stary, wjechał mi w ostatnim momencie. Dobra, na autostradzie musimy jechać razem. Dokładnie, jeden obok drugiego albo... Bo tutaj stoję w korku. Jedę bardzo jak powoli w korku. No w korku, bo tutaj mały korek jest. A, dobra, okej. Okay. Ja jestem z tyłu, jakby co, tak, że możesz powoli wyprzedzać. Nie uderzaj mnie. Bo już raz mnie uderzyłeś, pamiętasz jak nagrywaliśmy kiedyś autobusy? Ja wiem, musimy uważać. Wiem, że musimy uważać, bo tutaj niestety auta bardzo szybko się psują. Tam. Bardzo delikatne. Dobra, Paweł. Skup się. Jestem skupiony. Na pierwszej osobie właśnie jadę. Tak? Ja nie teraz uczyłem. Czekaj, ty ja też no sobie co wyjdzie. Ty? A mój ciężarówka samochód tak chyba tak szybszy tak jest od twojego. Ile ty jedziesz tam kilometrów na godzinę? Mil znaczy się. 82, ale zwalniam. A ja właśnie przyspieszyłem do 85. Włączyłem trójkę. No włączyłem trójkę, tak? Ja na dwójce cały czas, wiesz miele. Dobra, 85 mil. 80, bo zakręt i pod górkę. Ale ciężko ta ciężarówka skręca, powiem ci. Ona tak nie skręcała kiedyś. No nie wiem, bo ja jakoś miarę normalnie, nie narzekam. Tak, ej, 800 metrów, stary, musimy zwolnić trochę. Nie. Zaraz zmienimy ten punkt tutaj, dostawy. Tutaj skręcamy gdzieś. Nie, bo tu... Dobrze, tu nie musimy skręcać. Pamiętasz jak tutaj było? Trzeba co? Tutaj zaraz kawałek dalej pojechać. Ci pokażę. Tu. Jak nie? Prosto? Tutaj się dopiero skręca. Tu i tu dopiero. O. Tutaj, bo to... Kurde. Muszę cofnąć kawałek. Ja uważaj! Nie wiem, czekaj. Jezu, no jak na autostradzie cofa, co... No muszę tu jakoś wjechać. Tu i tu. Dobra. O, i tutaj musimy oddać te rzeczy. Mhm. Ty, bo co to na mapie za nami jedzie? Dobra, cargo, coś tam. To jest strażak prawdopodobnie, jest, które do przodu, bo nie mogę... Gdzie ja dostałem? Co ja dostałem? Skilo dostałem? To wyjedź sam, bo ja nie mogę podjechać, chyba że cię przepchnę. Nie pewnie. Ale nie czemu pewnie. Ja nie dostałem do to kasy, o co chodzi? Nie wiem, może dostałeś. Ale wyjeźdź, bo ja też muszę ten to wypchać. Pokazało mi, ile kasy dostałem chyba. Tak. Sprzedaż 200 za sztukę. No, czyli w tym momencie, dałem 100, a dostanę 200. Aha. No. Czyli tak malutko zarobiliśmy, panie ci, z tego trochę. Bardzo jak tutaj sprawdzić, czy mamy coś na tym, na pasę jeszcze? Wejdę mu parę opcji. Nie, chyba nic, to ten... Dobra, użyto, dobra, okej. Wiesz co, teraz zaznaczę sobie na mapie... Powrotem pojedziemy teraz po jakieś ładunki.
Tylko zastanawiam się, który ładunek by wziąć. Są stoły, części mechanika. To jakiś gracz łazi i nie mogę ten, eraser. Wiesz co, może weźmy tym razem stoły i krzesła. Tak dla odmiany. Okay. Stoły i krzesła, no to musimy wrócić do bazy. Mhm. Bo bazę mamy tutaj. Stoły i krzesła... O, tu musimy kawałek drogi przejechać. Zaznacz sobie to na mapie. Oj. No. Króliczek mi wyskoczył. Króliczek, ojojoj. A one tutaj właśnie tak wyskakują na tym serwerze dosyć często na drodze. No właśnie, bardzo często takie zwierzęta wyskakują. To jest taka satysfakcja, jak można jakby je ominąć. No trzeba aha, myślałem, że przejechać. Nie, no co ty, nie umiem. Jaka satysfakcja, że można je przejechać, ojojoj. Nie, co ty, nie to miałem na myśli. Co ty gadasz? Ja zawsze robię tak, że albo środkiem przebiegają przez samochód w środku, albo ten, albo tak jakoś na boku, bokiem spróbują minąć. Ty, bo jak tam z paliwem u ciebie? 32%. No ja mam 22. Mój więcej pali, kurde. No, to musimy gdzieś stację benzynową zahaczyć. Dobra, chyba będzie tutaj po drodze, wiesz? Po drodze, na skrzyżowaniu jest stacja, więc możemy tam zatankować. Tak, tam jest takie duże skrzyżowanie, to tam sobie zajedziemy i zatankujemy paliwko. Ja od razu biorę 100 litrów. Co? Bez sensu. Ty zobacz, jak wlecieć. Uważaj, możesz się zderzać. Nie, to jakim małym gównem jedzie. O, to, nie, to tak jak my ten. Kiedyś, pamiętasz? Tak my kiedyś zaczynaliśmy, no, my tak zaczynaliśmy, kurier, tak. Ale potem, potem obrobiliśmy bank i udało się jakoś wyjść z naszej sytuacji. Będziemy się chyba... Powinny być takie... powinny być normalnie takie prace, no. Że się obrabia bank też. Co? No, nie wiem, czemu tego nie ma. O, dobra. Mówisz ile? Dobra, wezmę 20 litrów. Takie ciężarówki 20 litrów to naruszenie. No dobra, to 30 wezmę. Ja biorę 40 litrów, elegancko. Niech nie, się tankuje do pełna. Oje, zobacz, jak dużo leci tego paliwka. Ja wziąłem 30, zobacz, i czekaj. Tankujemy 50%. I cały czas tankuję. No, bo to dużo jest tego paliwa. Słabe pompy mają. Ja wziąłem tylko 30 litrów. O, muszę się napić czegoś, przy okazji się napiję. No jak weźmiesz 40, to masz cały zbiornik praktycznie. Woda. Od zera. Woda. Ej, właśnie, też muszę się napić i w ogóle coś zjeść, bo moja postać umiera, no, widzę. No jedz, jeszcze kebaba zjem, bo też jestem głodny. Też kepsa wezmę. I bułkę. No i gitarkę. I jeszcze wezmę, czekaj, coś do picia. I jeszcze coś do picia. Okej. Okay. O, ty tu mi wyskoczyłeś, kurde, uderzył w ciebie. Jak wyskoczyłem? No ja normalnie tu stałem cały czas. Jak jedna kreska ci się napełni, ta czerwona, do końca, to samochód będzie już nie do użytku. No tak, wiem o tym. Zdążymy zauważyć, wiesz? Na przestrzeni odcinku. No, jest tak. Musisz na to uważać. Dobra. Tym bardziej, że ciastka wiozę. I teraz wszyscy będą chcieli jeść ciastka, nie? Mhm. No, taka sytuacja. Dobra, ciśniemy. Trzeba zarobić hajsy. No, to teraz jedziemy po krzesła i stoły. Mhm. I musimy je odebrać. I potem zawieźć... Czekaj, bo to zupełnie inne miejsce musimy je zawieźć. Tak, razie, musimy gdzie indziej je zawieźć, więc... No, później obczaję to. Ale tu też musimy uważać na speeding ticket, bo nam znowu wlepią mandaty. O! W ostatnim momencie skręciłem, rozbił ciężarówkę. Dobra, to ja jadę dalej. Ty, co to takie to czerwone nam miga na minimapce? Nie wiem. Okej. Okay. Nie mam źle do pojęcia. Czy to ważne? No, o, tutaj jakieś bramki są. Ja tu wiator mogę jechać. Cyk, poszli, o. No. Gdzieś to pojechał. Zapłaciłem, no, troszeczkę inną drogą. Nie troszeczkę? Bardzo inną drogą. Tyle ci powiem. Ale ja będę szybciej, bo to jest taka szybsza droga. Tylko bo to są dwa te mandaty. Ale, całe. No, zderzyłem właśnie samochód. Tak. Mocno sobie uszkodziłem. No. O, przejeżdżam koło śmieciarek. Pamiętasz śmieciarki? Pamiętam śmieciarki. Miło. Fajna pucha. Tak, super pucha była. No. Super pucha, naprawdę. 2 na 10. Wiedziało, kurde, tak, nie mogę dać ubrań wtedy. Nie no, super było, co ty chcesz. Fajnie się śmieciarką jeździło. No, gadasz, no. No. Zwłaszcza, że ty prowadziłeś, a ja śmierdziałem z tyłu i mokłem. Pachniałeś. Kurde, no. Dostarczyliśmy towar za $200, a ja zapłaciłem $300 za mandat przed chwilą. No to ja też zapłaciłem wcześniej $300 za mandat. Nie moja wina. Nie da się grać, tak. Takie życie niestety. Jakie życie? To jest niewola. Zarabiasz 100, płacisz 200. Kto by w GTA przestrzegał? O, siema, zobacz, to jest tylko u ciebie. Hihi. O, faktycznie. No, ale się zgraliśmy, super. Tylko, że ty szybciej dobra, jedzie. Poczekaj. O Boże, uważaj! Co? Hamuję. Okay, i mandat. Znowu dostałem speeding ticket. No stary, prawie 400.
Czekaj, gdzieś tu jest wjazd, chyba w prawo. Tak, gdzieś w prawo, no. O, ja nie wiem, jak my z tym zarabianiem tutaj wyjdziemy. Jeszcze chyba trzeba wjechać po prostu na ten. Jeźdź na pałę. Na pałę trzeba wjechać, po prostu nikt nie ma do otwarcia tej bramy. No, uwaga, nie, o, stoję, zatrzymuję się. Dobra, kupuję kargo. 500 trzeba zapłacić. No i dobrze. O, dobra, załadowałem. I ten inwestor nie. Size. No, jest większy niż możemy wziąć. No to musimy wziąć coś innego. Musimy podjechać tam kawałek dalej, zobaczymy, co damy radę wziąć. Co tu obok jest? A, te części? Tam były narzędzia, tutaj może będą mechanical parts. No zobaczę, może mechanical parts będzie coś. Czemu no ta brama jest wyrwana? Kurde, tu nie zjeżdżaj, tu nie zjeżdżaj. Tutaj się nie da. Co? To jest za ciężkie, czy co? Nie, tutaj się wjeżdżało. No, tutaj się gdzieś wjeżdża. Jego mi ciężarówka to dymi. On już w połowie uszkodzono. 1500. O, lera. Jak też tam? Za ciężkie. No nie co ty opowiadasz? No, ten... tam czekaj, obok jeszcze jest jedno. No to uwaga, wyjeżdżam. To narzędzia już mieliśmy. Arset to można wziąć. Te no. Rzeczy. No to ja tu wziąłem kiedyś przez pomyłkę i... Mam nadzieję, że się uda. Że to nam się zmieści. O, realnie jak ten kurier tam pędzi. No właśnie widzę. On taki coś... Nie wiem, pod prąd pojechać? Co? Nie, nieprawda. No jak nie widzę przecież. Paweł! No. Wydaje ci się. Ciekawe jakby się deluxe dostarczało towary, nie? O, jest, zapełniłem. Inventory full. Okej. Okay. Okej, okay, teraz Eras teraz musimy sprzedać. To jest tam chyba koło Meriwether. Nie, tutaj jest. Tam gdzie ten. Wcześniej rozmawialiśmy. A, to. No dobra. Obok bazy wojskowej. To ja, wiesz co, ale po drodze zajedźmy do jakiejś naprawialni, bo ja się muszę naprawić. Jak naprawialni? No bo muszę naprawić auto. No rany, co ziomek? Market mechanik, co to jest? No nie wiem, no to ten, no to dobra, pojedźmy, naprawmy twoje auto. Zobaczmy, jest tam po drodze, czekaj, może po drodze będzie. No musi być gdzieś po drodze, na pewno będzie. Ja muszę naprawić, bo kurczę, nie dojadę tam. Nie ma po drodze, tak za bardzo. Znając moje umiejętności prowadzenia samochodu, a on już wolniejszy jest. Market mechanik, a wiesz co, one były zazwyczaj na stacji benzynowej do naprawiania. Tak? Tam, gdzie wcześniej byliśmy. Ja tam nie widziałem tego, tam było tylko do tankowania. Było, chyba było, to... było, na 100% było. A czekaj, koło tego czasem, koło sprayowni nie ma czasami to, że naprawiania? Powinno dobra, wiesz co, tam widzę, najbliższa będzie tutaj chyba. Naprawialnie. Także jedź za mną. Okej. Okay. A, pojechałeś sobie już gdzieś, dobra, okej. Okay. No. Doczekam cię, mogę poczekać, nie, żeś ci pocisnął. A, i... bo ty tutaj jesteś, o jest. No dobra. Ty, ale dostajemy też... Dostajemy też 150, kurde, to jest mało kasy, bo my więcej wydaj... O kurczę, mój samochód się dymi. No tam po lewej, w razie czego można było pojechać ten... Na światach tak, gdzie stałem, tam w lewo trzeba było skręcić. I dosłownie tuż obok, parę metrów dalej jest naprawialnia. Czekaj, zobaczę. No. Bo ty pojechałeś tu, ale to jest mechanik. No tak. To nie chodzi o mechanika, to jest myjnia. I jeszcze naprawialnia chyba inny... A, jest. Ojej, to jest daleko. Nie, no to jest właśnie naprawialnia, a ten mechanik taki. A, dobra, widzę, no. Bo są jeszcze takie narzędzia, dobra, nie? Ale to jest zupełnie co innego. Tak, narzędzia to jest co innego. A tutaj ten mechanik to jest mechanik, no. Mi się zaraz samochód skończy, bo już się dymi i to tak grubo. Samochód mi się skończy. No, bo już powiem ci, że na wykończeniu jest, już dziwne dźwięki wydaje z siebie, więc. Ale w tym, na tym serwerze jest tak, że jak on się troszeczkę zaczyna dymić samochód, to już kończy swój żywot. I jak najszybciej trzeba się dostać do mechanika. A ja jeszcze paliwo zatankowane do pełna, plus ładunek, plus, no tak. Plus jeszcze na czerwonym świetle przejeżdżam. Ja, czy ty już tu jedziesz, może? Tak, jadę już do tego mechanika. Za chwilę będę do ciebie dołączał. A jak to zrobiłeś, że tak nie uszkodziłeś tej ciężarówki swojej, powiedz mi? No po prostu jestem dobrym kierowcą. A, no dobra. Jestem zachombistym kierowcą. Ty, a może można ulepszać jakoś ciężarówki też? Na pewno nie można. Skąd wiesz? To przecież taksówki myślałeś, że też się nie da. No, tutaj... Można nam coś delikatnie ulepszyć. Ja tam poulepszał trochę. Dobra, to chodź tutaj, tam widzę, dojeżdżasz na mapie. Jezu, ale mi wyskoczył. No, zaraz ten. Powinno za 1000 się ulepszyć, nie? Znaczy na prawie. No, za 20. Za 20 tysięcy? No, nie wiem, jak masz jakąś zepsutą, no to. Zobacz. Uwaga. Widzę właśnie, jak się dymisz, no. Nie, 1000. O, dobra. Super. No i teraz, ja tak. Ja w tym momencie teraz miejsce, gdzie mamy sprzedać nasze rzeczy.
kurde, już uderzyłem. Dobra. Dobra, jedziemy teraz. Teraz jedziemy sobie koło bazy wojskowej. Znaczy koło bazy, no gdzieś tam ma to być niby ten punkt sprzedaży. Ty pojechałeś inną drogą, no dobra. Nie, znaczy, policja jakaś tutaj jedzie. Policja jakaś to pojechała. Wiem, gdzie ma to jakiś normalnie gości, nie? Jakiś inny gracz. A to jest fajne, że jak jedzie policja, inny gracz, to na mapce jest zaznaczony jako taka policja niby... taka GTA, nie? Niby prawdziwa. No. Jakaś mafia tu pojechała, kurde. Muszę czekać, tu dzwoni, tu znowu jakiś ten... No. Zrobili tutaj fotoradary, fotokomórki i ten pod... Ile tutaj jest ten... 5 na godzinę? Nie wiem. Zobaczmy. Znaczy, to jest w milach, od tego zacznijmy. No ja powiedziałem 5 na godzinę, a nie powiedziałem kilometr. Oszukałem. A. Bo dobra. Ja na przykład teraz 40 mil na sekundę. Zjeżdżają mi z drogi, jak widzę takie wielkie prędkość auto. Światła! Jakie światło? Tu nie ma świateł. Ja bym pojechał przez skrzyżowanie. Jest. Skrzyżowanie co? Jak w Szczecinie, nie wiadomo gdzie jechać. Właśnie. Czekaj, o. Nara. Widziałem cię, będę pierwszy. I sprzedam drożej, bo będę pierwszy. Powiedzą, nieprawda. O, to my chcemy takiego kierowcy, co pierwszy dojeżdża. No. Ja teraz to ja pierwszy dojadę, zobaczysz. A się rozbijesz. A ile masz uszkodzeń? Ile masz uszkodzeń? Zero. Na bank nie masz zero. Ty, a twój Benson chyba lepiej przyspiesza, wiesz? Nie mam żadnego pojęcia, ale no przez to może dlatego, że ma ciasteczka na boku, wiesz, namalowane. Tak, one dodają na turbo. Jeździ. To jest niebieska siła. Na pewno. Niebieska, nie, to jest ukryta różowa. Trzeba zajechać do tuningowni, zobaczyć, czy się da stuningować te fury. Tuningować ciężarówkę? No! No tam pewnie tylko osiągi będą znowu, nic więcej. No i dobrze, będzie się szybciej jeździć. Jak tuningować, to trzeba osiągnąć ten... spoiler. Wygląd. Powinien być taki spoiler jeszcze na górze z tyłu. GTR taki, nie? No ten czepiaj. GTR taki duży. Dokładnie. Szydło najlepiej. Dokładnie, tak. O rany, wyminam ten, o rany. Jak tu się ciężko jeździ. No tak. Kiepskawo. O, jakiś typek jedzie. Gdzie? Czekaj. Tutaj to na chwilę robił ten, ciężarówka przede mną, coś tam, ten, czekaj, właśnie, jedzie. Możesz wezwać policję? Zaraz cię wezwę. Ty, a dawaj wezwiemy taksówkę i olać ją i pojedziemy sobie. Ty nie! No co ty robisz, Paweł? Chciałem wyprzedzić. Wiesz, jak moja ciężarówka się szybko psuje? Wiem, domyślam się, no moja też. Tylko chcę cię wyprzedzić, próbuję, no weź to... To jest takie wyprzedzanie o 1 km więcej, nie? No tylko... Chyba jakiś gościu tu biegnie. I co tu jest fotoradar, serio? W takim miejscu... Stój, hamuj, zakręt! O, chłopie, ledwo mi wyrobił. O, ale dostałem też ten... Payday'a 150. Tu na ręcznym wjeżdżam, żeby w ogóle wykręcić. Widzę właśnie. Ale jakoś ciężar te ciężarówki na tym serwerze skręcają. Normalnie GTA są bardziej zwrotne. No, troszeczkę. Chociaż nie wiem, ja zbyt często nie jeżdżę ciężarówką. GTA, muszę ci powiedzieć, wiesz? Jakoś no tak, nie wiem dlaczego. To właśnie sportowe auto, samochody. Nie? Paweł, jakimi autami jeździ w GTA? No, BWP, o Boże, Kuruma, o Boże, no pomóż! No! Nic nie stało, co ty? Tak się nie dostarcza towarów, Paweł. To właśnie jaki kurier. Nie znasz. To właśnie jaki kurier jak jedzie. No ja się śpieszę po prostu. Aaa, Paweł! A dobra, wyprzedzę. O kurde. Stary, no weź się ogarnij. Mi się jak senty liftował. O, czekaj, uwaga. Dobra. Dobra, wszedłem. Aaaa! Dobra. Okej, okay, tutaj zakręt w lewo. W tym momencie. Okej. No dobra, ja wiem. Czyli tutaj trzeba skręcić, tak? Dobra. No. O rany, tego nie da się przejechać. Słupki z tego, z tytanu. 600 dolców. No to co, 500 zapłaciliśmy 600, tylko 100 zarobiliśmy za dostarczenie? Kurde, elegancko. Ty, a wiesz co możemy zrobić? Możemy wziąć stąd samochód i podjechać tam szybciej, żeby nie jeździć ciężarówkami w jedną, w drugą stronę. To możemy wziąć samochód i tam sobie z garażu wziąć ciężarówkę. Tak? No, dobrze. Spróbujmy tak, dobra, poczekaj, weźmy jakieś auto, o, wezmę jakieś inne też. Wcale nie wygląda podobnie. Nie, zupełnie inne jest. Dobra, jedźmy teraz, zaznaczmy sobie najbliższy jakiś tam ten, samochodowy, garaż. Garaż samochodowy, najbliższy. O, rany. O, czekaj, tu jest jakieś dobre auto. Prawdziwe życie! Paweł, wysiadaj, baba! Się. Prawdziwe życie.
To jest prawdziwe życie. Gdzie jest garaż na mapce? A, nie czekaj, bo wiesz co możemy jeszcze zrobić? Bo można tutaj autoparkować. Już do ciebie siadam, poczekaj. Dobra, można no. Tutaj jeszcze autoparkować się zamknąć. Patrz, wiesz, tak? Odpiąs. Co? No? Zaparkowałem. Teraz. Ajajajajaj! Paweł, jak ci stanąłeś na środku drogi? No dobra, już poczekaj. A ty też weź sobie zrobić? Menu, car option, nie musisz siadać ze samochodu. Nie? Weź dobra, menu, car options i tam autopark. No. Nie mogę. Musisz posiadać ten wehikuł. Posiadać ten wehikuł. Dokładnie. A ja zamówię taksówkę. Także ja może zrobię talent. Serwis, SMS, historia. Car options. I co mam zrobić? Autopark, tak? No. Pizza polis. Polis, mechanik. Ty, mechanika można wezwać. Dobra, ja wezmę taksówkę. Po co taksówkę? Dobra, za co widziałam jechać? Ktoś tu przyjedzie, bo wiesz. Nikt nie przyjedzie, stary, wątpię. Szczerze w to wątpię, żeby ktoś tu przyjechał. Zaznaczy nam drogę. Ale właśnie, ale może czekaj. Niedobry. Ja ci już zaznaczam. Ej, no Paweł, musisz to odznaczyć. No mówiłem ci, to jest kompletnie nie słucha mnie, nie? Kompletnie. 10 razy mówię. No, przecież mówię ci, że do garażu jak musimy zajechać. Paweł. No tak, tak, oczywiście. Dobrze, jedźmy. Jedźmy, po prostu jedźmy. Nie dyskutuj. Paweł, zobacz na mnie. O ty łobuzie. O nie, to tu nie wyjedziemy. Mamy tę kamerę, no dobrze. Mamy Humera, spokojnie. Kamera. Hama mamy. Kiedy, mamy powiedz Hama, mi, kiedy dostaniemy kasę, tak żeby nam starczyło na mandaty. Bo my teraz obecnie wydajemy więcej kasy na mandaty niż w ogóle zarabiamy. Dokładnie, wydajemy po 400 na jednym mandacie. A zrobimy stówę. Jacyś gracze na radarze są, co oni tam robią? Nie wiem, ale kręcą się, widzisz? Chyba bączki kręcą. Właśnie tam wjedziemy. Nie, jeden jest tam na wprost. Znaczy jak będziemy jechać po tej drodze, nie? Czekaj, tu prosto możesz chyba pojechać. Nie, bo to nie tu. Nie, ale poczekaj, tutaj ktoś jest. Co on robi? Ty, bo jemu się fura popsuła. Hej, teraz nie ma co zrobić. Oj, Paweł, tak nie wolno! Co? Przepraszam. Dobra, o, ja podwrócę. Ty jesteś Uberem? Kierowcą Ubera? Jesteś trackerem. Co? Co za różnica? Czemu ty wysiadłeś? On też wysiadł. On chce nowy samochód. Dobra, faka mu pokazałem, nic nam nie zrobi. Chodź, bo tam po drodze jest dalej następny gracz, no. Dobra, jedziemy, pomożemy mu, na pewno potrzebuje naszej pomocy. Tam jest dwóch graczy, ty. Jedzie na nas, na czołówę. Dobra, na czołówę musisz wjechać mu? Nie, on jedzie na nas, na czołówę. Ty wyjechał, spadł z drogi. Jak to? No zobacz, to ten tutaj. Tam wjechał w słup. No. Ej, to jest ta BMA. To jest ta BMA zła. To jest ten? No. Aaaa! Poczekaj. To jest on? Tak. To jest ten, który nas już nie odjedzie. Jedyś? Nie wiem, nie widzę jego niku nawet. Jest ukryty właśnie jakiś. Nie. Ty, Lambo, biorę Lambo. A, Lambo! Ja prowadzę. Nie! Ile. A nie, ty wsiadłeś. A, okej. Okay. Czekaj. Wysiada. Jeszcze z buta dostał. Dobra, wsiadaj, ja prowadzę. Dobra. O, naprawione jest. Dobra, szybko. Dobra, no jedź, go. Ale zaraz bilet zapłaci, znaczy ten. Nie bilet, tylko Boże. Tylko mandat za prędkość. Nie głupie się, jedź spokojnie. O, shit! Widziałeś co ty zrobił? Przejechałeś Renifera! Normalnie. Czemu przejechałeś Renifera? Czemu to wybiegło mi na drogę? Ja nie wiem. Dobra, zobaczymy jak szybko się samochody psują. Ale O kurde. O kurde. Już prawie cały pasek. Wiesz co, chyba musimy wysiąść, bo nie pojedziemy tylko szybko. Pojedziemy. Jednak pojedziemy. Zaufaj mi. O, czekaj, tutaj jest jakiś ten. Przyjechał. Nie, to nie jest popsuty. Zobacz, jaki szybki będzie. Przestań go posuwać tym autem. Jeźdź, patrz, jaki prawie ciśnie. Ja mam super auto, Paweł. Tutaj. Śmiało. Dobra, jadę. Ej, musimy być pilotami kiedyś. Jak postanowić się, jak być pilotem? Tak, no. Tylko jak to kasę mieć? Będziemy do banku zadzwonić. Paweł. Ej, no Paweł, kurde. Poczekaj na mnie, no głupiesz się, ja nie wiem. Kurde. O, poczekaj, nowe auto się pojawiło. Jest cały czas nowe. Prawdziwe życie. Jedziemy do pracy, moi drodzy. Jedziemy do pracy, to 200 metrów zmieniamy auto.
No nie moja wina, że jesteśmy tacy, wiesz. No ty, to jest dobre, i to jest dobre, zobacz. Jak stoicie w korku na światłach, no, to nie czekacie, nie? Na światłach, tylko podbiegacie do pierwszego samochodu pod światłami i zabieracie go i jedziecie. To jest dobre rozwiązanie. Tak, to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Tak, tak się robi. Tak, musimy być strażakami jeszcze, musimy być ten w ambulansie, musimy pracować jeszcze. Ej, no Paweł, zaraz samochód nam się skończy znowu. No ale już zaczęliśmy nim jechać. A to się skończy za chwilę. Weź graj jak w prawdziwym życiu, no widzę, i będą na ciebie źli później. Nieprawda, ja normalnie gram jak w prawdziwym życiu, no nie mam wszystkie taki... tak wyjeżdżają, proszę. Patrz tutaj Lambo, dobra, koniec. No mój Boże, jest Lambo, patrz. Jakiś gracz. Ono już jest porobione. Nie, dobra jest, dobra, jedź. Dobra, spokojnie. Ty się tu rozbij. O, ja nie mogę. To ciekawe, czy rower się popsuje. Jedzie. Jedź. Ops. Jak masz jakieś wąty, to zadzwoń na policję i zgłoś to. Proszę, ty nie jedź przez autoradę. Okej. Okay. Ty, tu jest niedaleko, to jest na dole, musisz iść. Ale dobrze, ty zeskoczysz sobie. No. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Okej. Okay. I to jest tu. Tu musisz zjechać gdzieś. Tutaj są samochody. Tylko poczekaj. To na dół, nie? No. Ja wysiadam. Au! Dlaczego wysiadłeś? No bo to tutaj jest. Jak to tutaj? A, tu trzeba zjechać w dół, tak? Dobra. No. Tam jest... O, jest tutaj, na samym środku, no. Tu jest ten placyk. I tu ja sobie pojawię mój samochód ciężarowy. Jak wysiadł. No, tak się... Weź graj jak wrodzisz. No przepraszam bardzo, no. Klamka mi się wcisnęła. Get vehicle. O, taksówka jest teraz, ale na przykład tej ciężarówki nie mam, nie? No nie ma. To w ulicy. Co? To musimy wziąć tą małą. Co to, burrito to było? Co to było? No to burrito, to jest ta mała ciężarówka. Okej, okay, dobra. Będziemy dostarczać teraz jako FedEx. FedEx, tak, jedziemy. O, pogoda się w końcu ładna zrobiła. Nareszcie. Ale zobacz te oponki takie wyścigowe, nie? No, ty, dawaj spróbujemy to stuningować. Jakie kółeczka, co? Kurde, no śmieszne. Właśnie mówię, takie małe kółeczka, takie super dopasione. To takie były w tym, czy nie? No były chyba. Nie wiem. Dobra, spróbujmy może faktycznie, gdzieś po drodze był spray, nie? No jest, sprayowy. Kurde, źle pojechałem. Może się uda stonikować, może będzie super bryka. Tak, pojadę na skróty. O! Super kurier. O, mówisz skróty tu są? Dobrze. Ty, wgniutuję się jak w GTA 4. Chodź ci pokażę, poczekaj. Jakiego mam Melexa. Poczekaj. Ja mam problem. Jesteś. O Boże. Jestem w kartonach. O, gdzie ty jesteś? Pomóż mi, pchnij mnie czy coś. Lucek! Jadę. Ale mam piękny samochód. O rany, ale Lipton. Ja mam go karda teraz. Mi się trochę zgniótł, ale jest chyba w granicach prawie normy. Prawie się udało. Jest w granicach normy. O. Nie, dobra, zepsuł się. Tragicznie się zepsuł. Aha, tu można być jeszcze mechanikami. O Boże! Widzisz, jak u mnie wgnieciony jest samochód? Chyba ci to nie widać, nie? Czuję ból! Mocny ból! Paweł, czemu się upiłeś? Wbiła mi się drzazga w serce. Czekaj, spróbuję cię uratować. To jest... Czekaj, ja powinienem mieć pilsy chyba. Ja mam. Bandaże. Ja też... Czekaj. Fake. Mam ci... O, masz. Okay. Mam, oczywiście. Paweł się uratował, no dobra. Nie, nie chcę tego. Ty! Zaczekaj! Zaczekaj, mój samochód ledwo żyje! No świetnie! Jedziemy tuningować. Co? No jedziemy tuningować, oczywiście, że tak. A mogę stuningować twoje auto? No tak. I czemu twoje auto takie zepsute? Paweł, nie psuj go bardziej. Nie, no właśnie tak jakoś zepsuty strasznie. Ja nie wiem, czy ty wjedziesz do tego garażu tam. Tutaj w prawo, nie? No. O. Patrz, tops. Dobrze. Okej. Okay. Dobra, to sobie wjedziesz do garażu sam. Ej, no. Przepraszam, ale chyba nam się skończył powoli czas na ten nowy. Wiem, czekaj chwilę. Czekaj jeszcze sekundę, tylko sprawdzę, czy się da w ogóle. No, sprawdź, czy się da. Sprawdź, czy się da. Zamknięty, kurde. Jak zamknięty? No tak. Unlock, okej. Okay. Zajebiście, zamknąłem samochód. Zamknąłem kluczyki. No dobra, dobra, jest, dobra, działa. No, nie muszę przepaść pilocika, no stary. Okej. Okay. O, Reaper. Dobra. O, tu no można za $100 tylko naprawić. O, no to super.
O, super. I teraz spoiler, ładnie, ładnie, nie ma. Nie no, takich rzeczy nie ma. Pewnie możesz przemalować i pewnie możesz dodać jakieś osiągi. No, osiągi właśnie przy ten. Dobra, a spróbuję przemalować. No, przemaluj. Display. Co, możesz zmieniać kolor, czy nie? Właśnie nie zmienia się. O, no dobra, o, to nieważne. No ale naprawiłem furę i tutaj można naprawiać ogólnie taniej niż normalnie, bo normalnie się płaci 10 razy więcej, 1000. Już rozwalił. Nie, gdzie rozwaliłem? Nic, nie. No co to rozwaliłeś to? No nic, dobra, to jedziemy na tym. Co ty robisz? Także to jest mój następny odcinek. Wyrwałeś mi drzwi! Kurde, Paweł! Przepraszam! A czekaj, czekaj, weź stój, jeszcze coś musimy sprawdzić, bo ja tak zastanawiam się. Czy można wstać na górze samochodu i jechać? No jedź. Nie, spada się niestety. A możesz iść do tyłu? O! I tym symbolicznym akcentem możemy skończyć dzisiejszy odcinek. Tak jest. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Trzymajcie się, tak na razie. Pa, pa. Trzymajcie się, hej.